Witam, bo jest śmieszna sytuacja. Bo jedna z drużyn, która miała zagrać na Kopenhadze, najprawdopodobniej nie zagra na Kopenhadze. Więc sytuacja jest zabawna. A na początku. Skinspanki, ok, strona do wymieniania swoich skinów. Jeżeli chcecie sobie wejść, to można. Co tu się znowu tnie? Czekajcie. A, nie. Także, jeżeli chcecie, to można sobie odwiedzić. Z kodem ZON, więcej pieniędzy. Nie zawracam wam gitary. Tylko zaczynamy. Więc drużyna ta to Nine Pandas. I wydarzyła się z Nine Pandas sytuacja pokroju: cześć, mamy problemy, nie możemy przyjechać. I były już takie sytuacje, na przykład z 100 Thieves. No i kwestia jest taka, że naklejek jeszcze nie wydano, a Majora jeszcze nie zaczęto. Więc dymy się jeszcze nie wydarzyły. No i plotki są takie, że w zamian za nich wejdzie Gamer Legion. W zamian za Nine Pandas. No i powiem w ten sposób. Problem jest w tym, że tego się nie da jakoś, w sensie tego info się nie da na Steamie rozegrać. Tak naprawdę. No bo jak? Skoro nie ma naklejek. Ale. Jeżeli wejdą naklejki, na których będzie Nine Pandas, no najprawdopodobniej w pierwszej chwili może na nich być dosyć spora euforia. Czy coś się z tym da zrobić w momencie, kiedy to już jest informacja, która istnieje i ona jakby jest? No, powiedziałbym, że średnio. Średnio coś się da z tym zrobić. Kwestia jest tego, że trzeba tę naklejkę obserwować. I to może być dosyć ciekawe, że na przykład ta naklejka może mieć dosyć mocny pik. Ona może wystartować w ogóle z bardzo wysokiej ceny. A potem może sobie spaść i potem może znowu ją wywalić. Także to jest jedna kwestia. Druga kwestia jest tego typu, że po prostu zostanie tam zrobiona taka podmianka i będzie trzeba trochę rzeczy po prostu przeformować. I pytanie jest jeszcze tego typu, czy nie przez to przypadkiem dostajemy taką obsuwę. To mnie zastanawia. No i jeszcze jest jedna kwestia tego typu, że Nine Pandas ma zieloną naklejkę. I z tego co wiemy, bez Nine Pandas tak naprawdę tylko i wyłącznie jeszcze Imperium miałoby zieloną naklejkę, ale takiej mocnej zielonej naklejki po prostu by mogło braknąć. Więc to też będzie zapytanie, czy po prostu tutaj Nine Pandas nie zrobi w pewnym sensie takiej miłej ala dobudówki do Entropiki starego Imperial z zielonymi naklejkami. Powiedziałbym, że powątpiewam, ale kwestia jest tego typu. I nie ma za dużo tutaj rzeczy do takiego większego opisywania. No ale rzeczywiście jakby ala drama jest. Sytuacja taka się wydarza, wszędzie to lata. Więc warto taką informację dać. Najwyżej powiedzą, a jednak gramy, nie? Więc informacja w stylu z dupy, no ale gdzieś tam istnieje. No.